ogłaszam posiedzenie połączonych komisji stałych Rady Powiatu, na których to udzielimy głosu przedstawicielom gminy Brzec. Celu, co prawda, drugiego, ale zapoznania się tutaj z ich postulatami. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, nazywam się Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, nazywam się Janina Pawełek, jestem dyrektorem gimnazjum imienia księdza Peszkowskiego w Bielsku Dużym. Zacznę od cytatu. Szanowna Pani Dyrektor, za wielkie serce, za wychowanie pokoleń młodzieży z gimnazjum imienia księdza profesora Radzisława Jastrzębiecy Peszkowskiego w trzech jakże drogich sercu Polaka słowach Bóg, honor, ojczyzna oraz rocznicowych wyjazdów z młodzieżą do Katynia rodzina katyńska z Warszawy składa serdeczne podziękowania. Przekazane portrety naszych najbliższych dzięki Pani Dyrektor znalazły przytulisko w pięknym miejscu. Na ścianie, gdzie już istnieje tryptyk katyński Golgoty Wschodu. Niech Bóg wspomaga w tych patriotycznych poczynaniach. Halina Drachal, warszawska rodzina katyńska. Proszę Państwa, reforma likwiduje gimnazjum, ale daje nam możliwość przekształcenia się w liceum ogólnokształcące. Zwróciliśmy się do Pana Starosty, do Rady Powiatu o wyrażenie zgody na przekształcenie się w liceum ogólnokształcące. Dlatego, że to jest wyjątkowe gimnazjum, bo ma wyjątkową misję, pielęgnowanie pamięci o ofiarach Katynia. I wszystkie argumenty o tym, że cudowna baza, zapraszam Państwa do szkoły, że wspaniała kadra, zaangażowana, że harcerstwo, że po raz dziewiąty wyjeżdżamy do Katynia, teraz 15 maja. To jeszcze jest to miejsce szczególne, bo jest to Izba Pamięci dla ofiar Katynia i rodziny katyńskie, warszawska rodzina katyńska, z którą jesteśmy w bliskiej relacji, przekazała nam cenne pamiątki po swoich bliskich i mamy to wszystko w szkole. Jeżeli gimnazjum za dwa lata przestanie istnieć, cały ten to bogactwo, które otrzymaliśmy i czym wychowywaliśmy młodzież, społeczeństwo, przestaje istnieć, bo szkoła po sąsiedzku nosi imię Jana Pawła II i nikt tych pamiątek od nas nie przejmie. Ja bardzo proszę Zarząd Powiatu, Wysoką Radę, Pana Starostę, wszystkich Państwa, którzy chcą zrozumieć nasze argumenty o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby, bo te otrzymane dotąd odpowiedzi nie satysfakcjonują nas, no bo nie mogą satysfakcjonować. Nie chcemy stracić czegoś tak wielkiego i cennego, jak piękna szkoła, piękna tradycja, wartości etyczne, moralne i bogactwo dla tego powiatu. Dlatego ja się do Państwa zwracam, bo proszę Państwa, taka szkoła, gimnazjum w Bielsku, to jest dar dla powiatu, to nie jest dla Państwa szkoła tak jak wiele innych, to jest inna szkoła. Dajcie nam szansę konkurować, stworzyć. Chcemy dwa oddziały, klasę biologiczno-chemiczną i klasę humanistyczną. Mamy kadrę przygotowaną doskonale, mamy Ferrero obok. Byłby kierunek też jak technologia żywienia. I to jest dla naszego powiatu chluba. Taki zespół nauczycieli, rodziców, bo ze mną są i nauczyciele, proszę Państwa, i rodzice. Oczywiście delegacja, bo dla nas jest to normalny dzień pracy. My prosimy Państwa serdecznie, ja w swoim imieniu rodziców, nauczycieli, pomóżcie nam, dajcie nam szansę Państwo, skoro reforma daje nam taką możliwość. Prosimy, do Państwa się zwracamy, do ministerstwa, do kuratorium. No, też pisma są powysyłane na razie bez odpowiedzi, bo tu nie są nasze osobiste nauczycielskie interesy. Tu są wyższe cele, bo wyższe rzeczy jestem stworzony i my taką szkołę prowadzimy, ona jest inna poprzez to, że ma szacunek, że chce uczyć i wychowywać i uczyć tego dobra, że to jest szkoła, która przez te 18 lat wypracowała sobie wspaniałą opinię.
Ja mam w tej chwili 38% uczniów spoza obwodu gminy Bielsko-Biała. Są dzieci z Grójca, dzieci z Błędowa, dzieci są z Lipia czy z Mogilnicy. Ale dlatego, że nasza gmina, nasz samorząd stworzył nam doskonałe warunki. Jest piękna szkoła i będzie za chwilę oddana w 2017 roku piękna hala sportowa. Więc warunki na pewno skorzystałyby wszystkie dzieci w powiecie. Panie starosto, ja do pana się zwracam, po sąsiedzku pana jest Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach. Proszę spytać pana dyrektora tego Domu Pomocy Społecznej. Pojechaliśmy tam ze szkołą, tu jeden nauczyciel jest w tej chwili z życzeniami, z programem artystycznym. Do tych starszych ludzi do Tomczyc przekazać nie tyle prezenty, bo nie o to chodzi, ale zainteresowanie, ciepłe słowo, trochę miłości. Tak na nas czekali ze wzruszeniem i my się podjęliśmy, bo ten wolontariat mam w serce, to prowadzi. Pomagamy nie tylko Domowi Pomocy Społecznej w Radomiu, od lat Słoneczny Dom, ale Tomczyce, to jest w naszym powiecie, to jest nam bliskie. I jest tyle szkół w powiecie, my się tej akcji podjęliśmy i najważniejsze jest dla nas też to, że proszę Państwa, to młodzież czuje, co my robimy. My nie robimy niczego pod przymusem. My mamy cudowne relacje z młodzieżą i ta młodzież, to były takie wychowawcze, ona miała satysfakcję, że młodzież była w Tomczycach. Ileż wnosimy tutaj w szkole życia poprzez działalność Związku Harcerstwa Polskiego. Są to wyjazdy na Monte Cassino, i do Mauthausen i wyjazdy do Katynia, ale to jest Katyn i Kresy Rzeczypospolitej, śladami wielkich Polaków. Kiedy ograniczy się ta sieć szkolna w naszej gminie do szkoły 8-letniej podstawowej, która ma swojego cudnego, wspaniałego patrona, to wszystko, co robimy, co czynimy z taką miłością, bo wspólnie z rodzicami, z władzą gminy, robimy to, co kształtuje młodego człowieka. Dlatego ja wiem, że Państwo dyrektorzy szkół średnich doceniają to, że przysyłamy uczniów przygotowanych, wychowanych, nauczonych czegoś i chcemy to czynić dalej. I na pewno uczniowie w naszym powiecie grójeckim, bo się utożsamiamy, bo jesteśmy w tym powiecie, skorzystają. Nikt na tym nie straci. Ja bardzo proszę o rozważenie naszej prośby, bo jeszcze jest tylko tydzień, żeby zamknąć to wszystko. Z końcem marca kończy się, ja bardzo proszę. I uczestniczymy, jesteśmy zapraszani jak przez warszawską rodzinę katyńską na wszystkie uroczystości katyńskie. Teraz 12 będziemy, proszę Państwa, w Muzeum Katyńskim w Warszawie, 12 kwietnia, na otwarciu wystawy poświęconej patronowi księdzu Peszkowskiemu. Jedziemy tam, trzecie klasy, setka młodzieży, jedziemy ze sztandarem, bo nas zapraszają. To są działania, które zostawiają pozytywny ślad w sercach młodzieży na całe życie. Proszę, pomóżcie nam to kontynuować Państwo, bo to od Państwa decyzji zależy. Dla Państwa jest to jedna, kolejna jakaś decyzja, a dla nas jest to całe życie, dla nas, środowiska, dla rodziców, którzy są tak zaangażowani, którzy pięknie przyczynili się do ubogacenia szkoły, wyposażenia, w pomoce dydaktyczne i we wszystko, co sprawia, że młodzież w naszej szkole czuje się bardzo dobrze. Dziękuję serdecznie. Czy może jakieś pytania, to odpowiem bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos? W sprawie utworzenia liceum podejmuje zarząd na wniosek
zainteresowany. Ja nie ukrywam, nie boję się tego powiedzieć, że jestem zdecydowanym przeciwnikiem utworzenia liceum w Elsmurzu. Ale to jest moje zdanie, jako pojedynczego radnego. Nie jako starosty, tylko jako radnego. Otrzymałem akceptację zarządu, bo zarząd również większością głosów, chyba jednogłośnie, uznał, że nie wyrażamy zgody na utworzenie tego liceum w Elsmurzu. I tak, tak sprawy wyglądają. Pani dyrektor, nie chcę wracać do dyskusji na temat samego waszego gimnazjum, bo ja waszego gimnazjum nie znam. Ale dajcie również szansę funkcjonowania naszym szkołom. Dajcie szansę funkcjonowania szkołom powiatowym. Pierwsza sprawa, o której dawno mówiliśmy od początku, że jest to sprawa zakłócenia całej reformy. Bo zasadą jest, że szkoły podstawowe w gestii gmin, a szkoły ponadpodstawowe w gestii powiatu. Trzymajmy się tej zasady, a nie róbmy od razu wyłomu. O to was prosimy. Prosiłem was również o to, żebyście może zastanowili się, jest troszkę czasu, to gimnazjum już z dnia na dzień nie zostaje zamykane. Poczekajmy, zobaczmy, co się będzie działo. Może za rok wrócimy do tematu. Temat rozpoczęliśmy bardzo późno. I to nie z mojej winy, tylko z waszej inicjatywy, bo dopiero koniec stycznia lutego. Koniec stycznia. Samo to, że nie macie odpowiedzi z ministerstwa czy z kuratorów, też chyba o czymś świadczy, że jednak no, mają pewne wątpliwości co do rozwiązań proponowanych przez państwa. I jeszcze jedną rzecz chciałem tutaj, zwrócić uwagę. Proszę Państwa, ja doceniam Wasze zaangażowanie. Ja doceniam Wasz wkład, Waszą postawę patriotyczną, przekazywanie tego patriotyzmu społeczności lokalnej. Ja nie czuję się dziś upoważniony do tego, bo ja sam osobiście nie dostałem zaproszenia do Mogilnicy, chociaż wcześniej dostawałem zaproszenia na tego typu uroczystości. Dzisiaj starosta nie dostaje tych zaproszeń. Zapraszam Was wszystkich na niedzielę, na wieczornicę poświęconą pamięci świętego Jana Pawła II. Ta uroczystość, ta wieczornica odbywa się co roku od pierwszej rocznicy śmierci nieprzerwanie do dziś. Czy tam nie ma krzewienia patriotyzmu? Czy tam nie ma krzewienia odpowiednich postaw? Ja bym Państwa prosił, może zostanę źle odebrany, zapraszam, przyjedźcie, obejrzyjcie. Czy tam ta praca w tym liceum to źle wygląda, źle jest prowadzona? Dziękuję bardzo. Starosto, ale i poprzednio i powtórzę jeszcze raz dzisiaj, my społeczność gimnazjum w Elsku nie wypowiadamy się na temat istniejących, funkcjonujących szkół ponadgimnazjalnych. My nie widzimy przeszkody w utworzeniu jeszcze jednego, niedużego liceum dwuoddziałowego. To ma się nijak do opiniowania pracy dydaktycznej, wychowawczej wszystkich szkół w naszym powiecie. Ja nie uczęszczam do szkół w powiecie. Rodzice posyłają swoje dzieci. To nasi uczniowie o naszej szkole i o każdej w powiecie mają swoje zdanie. Ale Pani Starosto, ja bardzo Pana proszę i Państwa tu obecnych, to jest dla nas sprawa bardzo ważna, istotna i pierwszorzędna w tej chwili, żeby w dobie reformy, kiedy postawiono nas przed takim nieprzewidywanym, zupełnie obrotem sprawy dotyczącej oświaty, żeby z tego wyjść bezboleśnie. Bo jeżeli uchwała wprowadzająca menu daje możliwość, to my nie oczekujemy nie wiadomo czego. My tylko chcemy to, co nam uchwała gwarantuje. Więc ktoś nas oszukuje, a my już nie chcemy być oszukiwani. Daje możliwość, prosimy, proszę nam Panu pozwolić, taką szansę nam dać. I tu nie jest, Panie Starosto, opiniowanie szkół średnich ponadgimnazjalnych w powiecie. Nie odważyłabym się, jestem długo dyrektorem, długo nauczycielem i o kolegach, o koleżankach moich czy o ich szkołach jakiejkolwiek opinii wygłaszać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa,
Jeśli można. Szanowni Państwo, pan starosta łaskawił powiedzieć, że rodzice zaczęli pójść na tą sprawę. Otóż wydaje mi się, że to nie rodzice, tylko sprawa wynika z tego, że ta oświata rodzina, ta reforma rodziła się w górach i pan prezydent podpisał bardzo późno tą ustawę. Wczoraj na komisji rewizyjnej była pani sekretarz i tam troszkę te sprawy, sekretarz pani Urzędu Gminy Bielsk i te sprawy przybliżała. Otóż czekali do momentu, aż podpisze pan prezydent, bo były wątpliwości, czy być może, że będzie odłożony o rok, o dwa, dlatego nie chcieli włożyć fermentu. I to jest informacja pani sekretarz. Wczoraj na komisji rewizyjnej taki pan był, pan przewodniczący może potwierdzić, bo to było. Druga rzecz, pan starosta Płaska powiedział o przyrzeczeniu o tym, że nie ma opinii z kuratorium. Otóż państwo byli w kuratorium i kuratorium przyrzekło, że dostanie błogosławieństwo, jeżeli pojawi się uchwała intencyjna z powiatu. Więc pewne sprawy muszą być podjęte najpierw przez organ nauczycielski, dopiero później przyjdzie z kuratorium, bo kuratorium nie chce wychodzić przed szereg. Nie chce wychodzić przed szereg. Pierwsza decyzja jest tutaj. Jest takie wspaniałe powiedzenie ludowe, jak nie spróbujesz, to nie skosztujesz. Otóż dajmy im szansę. Dajmy im szansę. Pan starosta na początku swojej wypowiedzi od razu powiedział, że nie może dopuścić, żeby powstało jeszcze jedno liceum, bo nam upadną Mogilnica, Nowe Miasto i tak dalej. Skoro będą wyraźnie słabsze, dzieci idą tam, gdzie jest poziom, gdzie jest coś szkoła ma do zaoferowania. I niestety przed demografią i przed byle jakością nie uciekniemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jeszcze brak Fix. Szanowny zarządzie, ja mam taką prośbę, żeby szanowny zarząd jeszcze raz przemyślał tą swoją decyzję i jednak się przychylił do woli suwerena. Podkreśla się, że wszystko się robi z wolą suwerena, to myślę tutaj, że suweren chce i po prostu powinien dostać to, co chce. Dlaczego ostatni? No bo jakby nie był, tu jest jego miejsce, tu jest jego ziemia, to jest powiat grójecki, to tu się czuję, jakby nie było suweren, czyli mieszkańcy czują się bezpieczni, wiedzą, że tutaj dostaną. A tu o dziwo okazuje się, że tu co powinni dostać nawet za 5-12 dnia poprzedzającego nie ma zgody na normalność. Dziękuję. Proszę bardzo, panie przewodniczący, ja chciałem się zapytać tutaj mieszkańców, czy jest przedstawiciel Urzędu Gminy, już samorządu do tego przewodniczącego. Pan przewodniczący, tak? Właśnie. Ja proponuję się zwrócę właśnie do pana przewodniczącego, bardzo dobrze się stronę, że jak pan tutaj jest, bo my jako podejmując jakąkolwiek uchwałę, czy to zarządu, czy nawet na sesji rady, musimy mieć oczywiście uchwałę intencyjną Urzędu Gminy, bo takiej uchwały nie mamy, czy Urząd Gminy wyraża Rada, oczywiście Rada Gminy wyraża zgodę na dysponowanie budynkiem urzędu, tym tą szkołą. To jest dla nas bardzo ważne, że tak wspominała skarga od pana wójta, ale uważam, że skarga najpierw nie powinna wpłynąć, ponieważ nie ma tej uchwały. Dziękuję bardzo. Pismo pierwsze. Dziękuję. Proszę bardzo. Szanowni Panie, pomysł utworzenia, chciałbym zdementować przede wszystkim takie informacje, które pojawiają się w realiu, że pomysł utworzenia tego liceum to jest nauczycielski wymysł, którzy boją się o swoją pracę i nie mają oparcia. Otóż pomysł ten, koncepcja wynikła po podpisanie ustawy przez pana prezydenta z tej racji, że no nie wiedzieliśmy, czy ustawa będzie zawetowana, czy nie i nie było możliwości wcześniej, jakby nad nią dyskutować. Jeżeli to stało się faktem, to koncepcja utworzenia przekształcenia gimnazjów w liceum w oddziałach gimnazjalnymi była konsultowana bardzo szeroko zarówno ze środowiskiem rodziców i środowiskiem Rady Gminy. Pewne poparcie tej rady uzyskał. Natomiast wniosek, który został skierowany do starostwa, no musi być najpierw jakby chęć ze strony organu założycielskiego. Wtedy możemy nawiązać porozumienie, bo my wystąpiliśmy, wójt wystąpił
z prośbą o ustosunkowanie się do takiej możliwości, jeżeli wola była pozytywna, to wtedy natychmiast podejmujemy zarówno państwo, czy my uchwały i po tym porozumieniu. Dziękuję. Wskazał na to, że Rada Gminy powinna wystąpić z taką inicjatywą, uchwałą Rada Gminy, a to wiadomo, że to by miało, że tak powiem, powinno być na piśmie na ten przewodnik. Proszę bardzo. I ja tylko proszę pana wcześniej, bo rozumiem, że nie było tej uchwały na mnie, tylko tak czy nie? Nie było uchwały na mnie. Tak, nie, to by sobie nie było. Tak. To pismo. Ale była uchwała. Panie Przewodniczący, dla mnie dziwne, tutaj jak radny pan Wojciech zadaje pytanie, czy coś było, czy nie było, dochodząc do spraw Rady. Skoro pierwszy sygnał, który wpłynął tutaj do was, dokładnie do pana starosty i zarządu powiatu, jest 25 stycznia z gminy Belzgórze. Przecież zapewne wójt, składając pismo, miał akceptację rady i w ten czas zwraca się tutaj z pismem do zarządu powiatu. Jeżeli by była odpowiedź akurat tutaj pozytywna dla samorządu gminy Belz, to zapewne by przystąpili do tej uchwały, a nie będą bez zgody powiatu najpierw jakąś uchwałę podejmować. No to troszkę tak tutaj nie zapędzajmy się w kozi róg i nie zwalajmy jedni na drugich. Sprawa widzę 25 stycznia jest prowadzona, gdzie zajmował się zarząd i starosta. Nie było mowy na ewentualnie na komisji może oświaty była tutaj mowa i słyszę na komisji rewizyjnej. Natomiast na Radzie powiatu nie było takiej mowy. Nie byłem do końca zorientowany i nikt nie przedstawił sytuacji, jaka jest w związku z wygaśnięciem gimnazjum i utworzeniem liceum. Spis przyjmuje dużo i ewentualnie też tutaj od niektórych radnych z komisji i samorządu Belska. Ponadto widzę, że sprawa nabrała mocnego tempa, skoro wpłynęła skarga w dniu 1 marca, dzisiaj już jesteśmy po 20 marca i też na ten temat nie widziałem w dzisiejszych porządkach obrad, żeby Rada się zapoznała z tym tematem. Także no troszkę to pociągana sprawa jest według mnie i nie idzie w dobrym kierunku. Także nie ma co obwiniać się jednych drugich, tylko trzeba brać się do pracy, przygotować uchwałę, przygotować dokumenty i działać na przyszłość. Dziękuję. Panie Państwo, chciałbym w ten sposób, ja bym apelował o to, żebyśmy rozmawiali o konkretnych sprawach, a nie uskuteczniali polityków i demagogów. Panie Radny, czy Pan otrzymał skargę wójta z gminy Belsk? Tak. No, więc proszę nie mówić, że jakaś skarga wpłynęła. Pan ją otrzymał. Każdy otrzyma osobiście taką skargę. Tak na początku. Pani dyrektor, Pani mówi, że ktoś Was oszuka. Ja nie poczuwałem się do tego, żeby Was oszukać. Więc jeżeli Pani zabiera głos i mówi Pani, że ktoś Was oszukał, to proszę mówić kto. Panowie tłumaczycie się tutaj, że reforma późno weszła, Pan Radny mówi, że późno została wprowadzona. Nie wiedzieliśmy o tym, czy będzie przyjęta, czy będzie zawetowana. Nie wiem, kiedy Państwo się dowiedzieli. Natomiast ja jedno stwierdzam, że informacja o tym, że zamierzacie utworzyć liceum, do organu jako do powiatu wpłynęła jako ostatnia. I macie Państwo, jeżeli macie korespondencję i macie dokumentację pisma, to wiadomo, kiedy były wysyłane pisma do kuratorium, wiadomo, kiedy były wyjazdy do kuratorium, kiedy były kierowane rozmowy w ministerstwie. Także proszę też tutaj nie mówić, że Państwo poważnie do sprawy podeszliście. Proszę Państwa, jeden z radnych mówi, dajcie suwerenowi to, co mu się należy. Ale niech Pan jeszcze wskaże, skąd środki na to dla tego suwerena i skąd my mamy wziąć środki na utrzymanie naszych pracowników oświatowych. I dziwię się radnemu powiatowemu, że nie dba o interes swoich szkół, tylko myśli o zupełnie innych sprawach, które nie dotyczą powiatu.
Proszę Państwa, ja powiem w ten sposób. 25 wpłynęło pismo do zarządu oficjalnie, wniosek, prośba, pytanie o wyrażenie zgody na utworzenie liceum. Już 2 lutego chyba, albo 7, wśród 2 lutego Państwo byliście poproszeni na zarząd. Także bez zbędnej zwłoki podjęliśmy próbę rozmów. 14 lutego Państwo otrzymali stanowisko zarządu, że zarząd nie wyraża zgody na utworzenie tego liceum. Nie było potrzeby wprowadzenia uchwały, projektu uchwały na sesję. Natomiast zamiast chęci rozmowy otrzymaliśmy skargę. Każdy z radnych otrzymał skargę wójta. Nie wiem, na jakich zasadach to poprowadzone, nie wiem, według jakich przepisów, bo nam się zarzuca łamanie prawa i brak kompetencji i różnych innych rzeczy. Otrzymujemy każdy skargę, jeszcze wójt żądał nas potwierdzenia, że każdy to otrzyma. Proszę Państwa, ja na tą skargę mam opinię radcy prawnego, z której wynika, że my naprawdę ani nie naruszamy prawa, ani nie przekraczamy swoich kompetencji. Robimy to, co do nas należy. Jeżeli Państwo będziecie chcieli, ja Was tą opinią zapoznam. Jeżeli nie, to myślę, że proszę Państwa, ja wiem, że każdy walczy o swoje. I my też jako powiat musimy zabiegać o wszystko. I o miejsca pracy, i utrzymanie szkół, bo no nie ma się co oszukiwać, że nie jest to również sprawa utrzymania miejsc pracy u Was też. I powinniście też nas zrozumieć, że jeżeli zgodę na utworzenie tego liceum, ja nie wiem dzisiaj, czy Wam się uda, czy Wam się nie uda. Ja nie wiem, jakie będą konsekwencje, ale co ja mam później za rok dopiero mówić, że jakie mamy tragiczne skutki tego, że wyraziliśmy zgodę? A może zacznijmy jeszcze raz. Może proponuję Wam, żebyście wrócili do tematu i poczekali wyrok, bo Was nic to nie kosztuje. Poczekajcie rok, zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Nie, zgodę musi być, a później jak będzie źle, to wszyscy znowu będą do starosty, po co on najlepszego zrobił. Utworzył liceum i kazał wszystkich i zamknął trzy szkoły w powiecie. Proszę Państwa, no ja proszę o normalną rozmowę. Proszę Panie Radny, żeby Pan, jak Pan chce jeszcze coś powiedzieć, to Pan powie skąd na to środki wziąć. Może wtedy będziemy inaczej dyskutować. Dziękuję bardzo. Pani Prezydent. Szanowni Państwo, ja rozumiem, że tutaj dużo mówimy o polityce. Niemniej jednak my również ponosimy ogromne ryzyko i o tym też nikt nie wspomniał. Pan starosta w tym momencie powiedział, że no możemy poczekać. Oczywiście, ale ryzyko jest tak naprawdę po naszej stronie, bo to my jako nauczyciele, rodzice, my zabiegamy o utworzenie liceum. Jeżeli mamy taką furtkę, jak pani dyrektor powiedziała, bo w uchwale jest to taka informacja, to dlaczego mamy nie spróbować? I jeżeli to my nie wygramy, to wtedy my poniesiemy taką konsekwencję, jeżeli nam się nie uda, ale my chcemy po prostu spróbować i o taką prośbę wnosimy. My chcemy spróbować. Jeżeli się nie uda, trudno. To będzie nasza porażka. Nie starostwa. Nasza. Prywatna, osobista, zawodowa. Jeżeli wygramy, jaką wy chcecie grę? Jeżeli nam się uda utworzyć, będzie nabór, to wtedy dla nas, jako dla nauczycieli, będzie też kwestia, że możemy prowadzić 2 klasy, jak pani dyrektor wspomniała. Panie starosto, pan powiedział wcześniej do pana radnego o konkretach. My tych konkretów nie usłyszeliśmy. Dlaczego to liceum u nas nie może powstać? Ale ja nie powiedziałem, że nie może powstać. Ja mam... Ale my nie usłyszeliśmy żadnych takich konkretnych informacji, bo będzie konkurencja. Pan powiedział, że jest przeciwnikiem. Osobiście, jako radny, nie jako starosta. No właśnie, to dlaczego? Ja jestem przeciwnikiem, dlatego że jestem zwolennikiem tej reformy. Reforma jednoznacznie określa, co do kogo należy. Państwo jesteście przeciwnikami reformy, pani dyrektor tego nie kwestionuje, więc dlatego jest ten konflikt. My uważamy, że powinniśmy rozpocząć od reformy, a nie od psucia tej reformy. Jeżeli będzie się układało, tak jak pani mówi, pani dzisiaj mówi, zaryzykujmy, a czy wy ryzykujecie? Utworzycie to liceum, czy utworzycie i powołacie 2 klasy. Bo powołacie, bo będziecie mieli tych 40 uczniów, tak jak państwo podajecie w swoich przecież informacjach, to są wasze informacje. Tylko jakie to będzie miało skutki od września dla moich szkół? Pani już mi nie powie, że odejdzie mi 40 czy 60 uczniów z moich szkół i ja będę miał problem z ustaleniem szatni godzin dla nauczycieli. No i musiał zwalniać pracę. Pani o tym nie powie. I ja też pani nic o tym nie powiem. Panie starosto, ale z naszych informacji
pracy, ze statystyk, które wyliczamy rokrocznie, jak się toczą losy absolwentów, to nasi uczniowie, absolwenci wybierają szkoły różne. I to nie są szkoły tylko w powiecie kubieckim, tylko również są szkoły poza powiatem. Więc jeżeli nie trafią do nas, to być może pójdą poza powiat. I to jest to ryzyko właśnie, które powiat może ponieść, ale my również ryzyko ponosimy. Poprosimy o swoich dyrektorów, żeby przedstawili pełną ofertę dla naszych placówek, dla wszystkich uczestników. Jeżeli pominiemy różne nie do końca uzasadnione decyzje rodziców, bo różnie to bywa, absolutnie nie chcę nikomu nic zarzucać, to myślę, że ta oferta naszych szkół jest naprawdę wystarczająca i nie ma potrzeby tworzenia dodatkowych szkół, które komplikują cały ten proces, no bo tyle z jestem i mówimy o reformach, mówimy o pieniądzach, mówimy o wzajemnych stosunkach. Było, nie było pismo. Chciałam powiedzieć, że nikt nie powiedział o dzieciach. Ja nie wiem, jak ja mam mojej córce 14-letniej, bo mamo, co to jest reforma, tak? Bo ludzie, którzy nad tą reformą pracują do końca, o niej nie wiedzą, a tak naprawdę nie rozgrywają się losy moje, czy pana starosty, czy pani dyrektor, bo my już jesteśmy w zasadzie u schyłku, tak? To nasze dzieci są dzisiaj do przodu i myślimy o nich. Bo mówię, no pan starosta, czy pani dyrektor, czy ja, jesteśmy po studiach, jesteśmy już po szkołach. Ja pamiętam, jak ja szłam do szkoły średniej, to również był dylemat, tak? Szłam do szkoły, która wtedy była skreślona. I wszyscy, nie będę mówiła, jak mówili na szkołę, ale powiedzieli, gdzie ty idziesz? A na dzień dzisiejszy szkoła jest oczywiście szkołą powiatową naszą. I jest super szkoła i ma uczniów coraz więcej. A naprawdę 23 lata temu, jak ja do niej szłam, to była szkoła skreślona, która na pewno, gdy kiedyś była sesja, zastanawialiście państwo, czy zlikwidować tą szkołę, czy jeszcze dać jej szansę. Daliście i dzisiaj jest fajną szkołą. Pani odpowiem z mojego punktu widzenia. Ja jestem dlatego przeciwnikiem reformy, że moje dzieci właśnie są, że tak powiem, w pokłosie tej reformy i nie życzyłbym innym, żeby w takiej reformie dzieci się kształciły, dlatego czym prędzej chciałbym, żeby wrócić do starych zasad, bo wtedy, gdyby tej reformy nie wprowadzono, dzisiaj byśmy nie siedzieli, byśmy nie dyskutowali, czy utworzyć u was liceum, czy nie. Chcielibyście skończyć naukę w szkole podstawowej i wybrać jedną ze szkół w Krójcu, w Warszawie, nie wiem, w Bogienicy, w Nowym Mieście, gdzie tylko miał być szkołą i nikt by wam nie proponował tworzenia personu liceum. No właśnie, także ja dziękuję. My wam nie zabieramy. My się zabieramy. My wam nie zabieramy. Tylko, że no idziemy do przodu, tak? Kiedyś było zupełnie inaczej. Nie możemy patrzeć, co było 20 lat temu, bo 20 lat temu ktoś też reformę przeszedł. Też było zamieszanie. A na dzień dzisiejszy kolejne reformy, nie wiemy, co będzie za 500. A może ktoś będzie chciał wrócić z powrotem do gimnazjum, tak? Więc... Dziękuję, może pani dyrektor. Panie radny, pani dyrektor. Przepraszam. Dorota Nowak-Włoska, Zespół Szkół Ponad Gimnazjalnych w Krakowcu. Proszę państwa, tak jak wspólnie na zarządzie mówiliśmy, wiecie państwo o tym, że szkoły ponadgimnazjalne naszego powiatu mają szeroką ofertę i robią wszystko, żeby uczniowie w naszym powiecie zostali. Tak z Belska przychodzi dużo uczniów do Grójca, do Jasieńca, do Nowej Wsi. Przecież państwo nie macie pewności, że wszystkich tych uczniów namówicie, że zostawią u was w dwóch klasach licealnych. Jeśli dziecko chce skończyć technikum, a jest z nami tutaj mama, akurat patrzy nasza absolwentka, która chciała zdobyć zawód, to nie macie pewności, że to dziecko namówicie do siebie, do liceum. A miejcie świadomość, że jeszcze jedna dodatkowa szkoła w naszym powiecie, to jest problem do utworzenia tych klas 28-osobowych we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych. Może dobrą propozycją jest, tak jak pan starosta na zarządzie wspomniał, poczekać 2 lata, zobaczyć, może akurat jakaś szkoła branżowa w tym naszym środowisku w regionie grójeckim by się przydała i z tego państwo możecie skorzystać. Myślę, że niepotrzebne przestrzenie takiego fermentu w środowisku, bo przecież my jako szkoły ponadgimnazjalne i gimnazjalne mamy za zadanie współpracować, a nie konkurować. Chciałam jeszcze powiedzieć, że państwo, nie wiem, czy państwo, tak jak pani Skalińska, państwo na zarządzie wspomniała,
czy macie świadomość, że informacja o tym, czy klasy pierwsze powstaną, jest dopiero w lipcu, bo to dzieci do końca lipca mają czas na to, żeby szkołę wybrać. To nie jest tak, że my teraz w arkuszu organizacyjnym planujemy sobie szkoły, że chcielibyśmy mieć 4 oddziały, ale tak naprawdę sprawa dopiero się wyjaśnia w lipcu. Do tej pory Państwo w gimnazjum takiego problemu z rekrutacją nie mieliście, bo mogliście ilość klas przewidzieć. Dziękuję bardzo. Proszę Pani. Pani Dyrektor, proszę Państwa, no wolę mnie słowa fermentu, bo tu nie o żaden ferment chodzi, tylko o skorzystanie z tego, co daje uchwała wprowadzająca. Jestem długo nauczycielem, długo dyrektorem i Pani Dyrektor, ja przecież nie przeczę, że nasi uczniowie, mam 83 w tym roku, pójdą do Pani, pójdą do Grójca, pójdą do Białobrzegu, pójdą do Warszawy, bo tak jest co roku. Mniej więcej tyle idzie do liceum w Grójcu, idzie do liceum również do warszawskich liceów i coraz popularniejsze robi się liceum Białobrzega i liceum właśnie i szkoły technika, również informatyczne w Piasecznie. Przecież my nie możemy, bo jesteśmy świadomymi, my nauczyciele, wciskać dzieciom jakieś propagandy, że proszę tu zostaniecie, nie proszę Państwa, to będzie wybór. Nawet nie odezwaliśmy się jeszcze ani jednym słowem, tylko my zaczynamy od Państwa. Pozwólcie nam, starostwo, pozwólcie nam, podpiszcie porozumienie z naszym wójtem, pozwólcie, spróbujemy. Zobaczymy, ale Pani Dyrektor, nie ośmieliłabym się, moje dzieci do Pani są wysyłane. Przyjeżdżają nauczyciele z Nowej Wsi, z Jasieńca, nawet z Lipin ze szkoły wojskowej. Żebyśmy my próbowali przeciwko której szkole, bo my sobie chcemy utworzyć. My pragniemy, my nie robimy na razie ani takiej informacji, jeżeli chodzi o namawianie, bo my czekamy cały czas, prosimy starostwo. Chcemy dlatego Panie Starosto od razu nie czekać rok, bo obawiam się, że to się odwlecze, a temat jest taki gorący, że może się znów być jakieś przeszkody. I Pan Starosta powiedział, że ja jestem przeciwna reformie. Tak, Panie Starosto, ja uważam, że robienie tego chaosu było niepotrzebne, ale skoro Państwo wprowadza, to ja chcę, to ja się podporządkowuję i z tego, co mi Państwo daje taką możliwość, nam szkole, dyrektorowi, to przecież chcemy skorzystać, bo przekształcane są, Panie Starosto, czy to dotyczy Radomia, czy w ogóle kraju, Krakowa, czy Warszawy. Jedne gimnazja przechodzą do podstawówki, inne przekształcają się w licea. I to nie jest jakiś ferment czy propaganda. Jeszcze dzisiaj widzę rano w telewizji, włączyłam po 6 na chwilę, panią premier, która mówi, pochyla się nad każdym człowiekiem. My się pochylamy. Państwo, pochylcie się. Jesteście reprezentantem władzy. A my was prosimy bardzo. Bo mamy tak cudny samorząd w Bielsku Dużym, wójta, rady gminy, organ prowadzący, chce finansować. Chce się z panią starostą porozumieć. Niech nam pan pozwoli, bo pani starosto, no nie mogą nic, jakieś uchwały przechodzi, jeżeli państwo mówicie nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja no muszę jednak, zdecydowałem, że odczytam to po mnie radcy prawnego na temat tej waszej ochoty do współpracy i wspólnego rozwiązania problemu. Pani dyrektor, ja myślę, że zanim to odczytam, jeszcze tutaj na jedną rzecz zwrócę uwagę. Nie opierajmy się o Kraków, o Warszawę, o Gdańsk. Nie mówmy o tym, że ustawa daje funkcję. Ustawa daje zasadę. Natomiast nie wyklucza w szczególnych przypadkach rozwiązania, zastosowania innego rozwiązania. Tej formy się trzymajmy, a nie zaczynajmy od wątek, nie dochodzimy później do zasad funkcjonowania tej reformy. Proszę Państwa, sami ocencie, jak wygląda skarga wójta gminy Bielsk Duży na starostę wojewódzkiego. W swojej skardze z dnia 1 marca wójt gminy Bielsk Duży zarzuca zarządowi powiatu i starości wojewódzkiemu naruszanie praworządności przez zaniechanie skierowania na sesję Rady Powiatu Wojewódzkiego sprawy wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przekształcenia gimnazjum w Bielsku Dużym w liceum ogólnokształcącym. Zgodnie z artykułem 138 ust. 1 ustawy z 14 grudnia przepisy prowadzące ustawy prawo światowe i
istnieje możliwość przekształcenia gimnazjum prowadzonego przez gminę liceum kształcące. Warunkiem takiego przekształcenia szkoły jest zawarcie publiczno-prawnego porozumienia pomiędzy gminą a powiatem, w tym wypadku gminą Belsk Duży, a powiatem Wyjeckim. W dniu 25 stycznia wójt gminy Belsk Duży wystąpił do zarządu powiatu wyjeckiego z wnioskiem o przekształcenie gimnazjum i zawarcie stosownego porozumienia. Wniosek ten był przedmiotem obrad zarządu powiatu 9 lutego. Pismo z dnia 14 lutego 2017 roku starosta poinformował wójta gminy Belsk Duży i zarząd powiatu nie zaakceptował wniosku o zawarcie porozumienia z gminą. W sensie prawnym oznacza to, iż zarząd powiatu nie skorzystał z inicjatywy uchwałodawczej, nie wystąpił do Rady Powiatu z projektem uchwały dotyczącej zawarcia porozumienia z gminą Belsk Duży. Szczegółowo uzasadnienie stanowiska zarządu powiatu zawiera próbowane wyżej pismo starosty wojewódzkiego. W takim stanie faktycznym zarzucanie zarządowi powiatu i staroście naruszania praworządności bezczynności jest całkowicie nieuzasadnione, ponieważ prawo inicjatywy uchwałodawczej jest prawem, a nie obowiązkiem uprawnionego organu. Organ korzysta z tego prawa wtedy, gdy uznaje skierowanie sprawy na sesję rady za uzasadnioną. Zgodnie ze statutem powiatu wojewódzkiego, aby sprawa została skierowana na sesję rady powiatu, wymienione w paragrafie 16 regulaminu obrad Rady Powiatu podmioty mogą, jeżeli uznają to za uzasadnione, wystąpić z projektem określonej uchwały. Prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje co najmniej 5 radnym, przewodniczącemu rady, klubowi radnych, komisji rady i zarządowi powiatu. Na marginesie należy dodać, że kolejne pismo wójta gminy Belsk Duży z dnia 9 marca skierowane do Biura Obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Starostwowego w Lubuńcu, zawierające druk pokwitowania odbioru skargi przez radnych powiatu wojewódzkiego stanowi próbę naruszenia samodzielności powiatu wojewódzkiego jako jednostki samorządu terytorialnego, która zagwarantowana jest konstytucją i ustawą. Do tego tylko Państwu dodam, żeby to nam nie umknęło. Sprawa utworzenia liceum w pierwszej kolejności była przedmiotem dyskusji na Komisji Oświaty. Także zajmowali się sprawą również i nauczyciele, którzy w tej komisji akurat pracują. I tutaj stanowisko zarządu zostało tak naprawdę zaakceptowane. I proszę Państwa, proszę oddzielić te dzisiejsze wypowiedzi od czym się kierują niektórzy radni. Przecież mieli inicjatywę chociażby zgłoszenia uchwały w tej sprawie. Nie zrobili tego. Mieli jako kluby mogli zgłosić swoje projekty uchwały. Nie zrobili tego, więc teraz, dzisiaj opowiadanie o tym, że oddają suwerenowi, co mu się należy, to jest takie tylko właśnie szanie zamętu i niepokoju w środowisku. Dziękuję. Panie Przewodniczący, proszę o głos. Dziękuję bardzo. W kolejności Wiesław Przewodniczący. Nie tak. No ile? Ale oczywiście. Szanowni Państwo, jakbyśmy do tej sprawy nie podeszli, ta sprawa ma aspekty w dwóch wymiarach, dwóch płaszczyznach według mojej oceny. Tą skargą, pan starosta już wspomniał, zajmowaliśmy się wczoraj na komisji rewizyjnej. Pytanie jest dość podstawowe chyba. Gdyby pismo to intencyjne pierwsze skierowane było do Rady Powiatu Grójeckiego, nie byłoby możliwości, rada musiałaby podnieść do formy uchwały, prawda? Jeszcze nie było. Oczywiście zarząd ma inicjatywę ustawodawczą, ale nie jest zobligowany do tego. To są już, że tak powiem, argumenty, każda ze stron wybiera ten argument, który jest dla niego. Pani dyrektor, ja rozumiem, że ustawa pozwala na to, że można gimnazjum przekształcić w liceum. Pani stwierdziła, że gwarantuje. Taką możliwość gwarantuje, natomiast nie jest również obligatoryjne, że mówi, prawda? Inaczej cała ustawa wyglądała inaczej. I proszę Państwa, wróćmy do, no przykro, ale co byśmy nie rozmawiali, czy w temacie oświaty, czy w temacie zdrowia, czy w temacie dwóch innych tematów, to dochodzimy do pewnego punktu, w którym rodzi się pytanie, ile to będzie kosztowało i skąd te pieniądze weźmiemy. To, co pan starosta powiedział, że może poczekajmy rok czy dwa, zobaczymy, jak się będzie sytuacja kształtować. Ja bym nad tym się też zastanowił. I tak rozumie Państwa działanie, że chcielibyście już, bo macie pewność, prawda? Nie macie roku czy dwa zawieszenia, to będzie z nami problem. Prawda, trzeba powiedzieć też, że tak jak jest w tym piśmie wyjaśniającym, 39 uczniów z Państwa gimnazjum zostało tylko na terenie, to co mówiła i Pani Dyrektor, i następna. I tutaj nikogo nie przywiążę. Natomiast trzeba sobie też powiedzieć, że jako powiat naszym zadaniem jest
są szkoły ponadgimnazjalne, nasze gimnazjum i o to musimy nie spotykać. Jeśli utworzymy jeszcze jedno liceum, jeśli nam padnie któreś inne, z kolei ludzie z tamtego terenu będą mieli do nas uwagę i będą mieli słuszną pretensję. Możeście natworzyli tego i patrzą, co się dzieje. Proszę mi powiedzieć, to pytanie wczoraj różnie w moich ust padło, kto nam zagwarantuje, że w przyszłych latach będą większe nabory tych liceum? Po to, żeby państwa liceum mogło funkcjonować i nasze. Czyli może tego nie mówimy, chodzi o pieniądze. I trzeba dodać jeszcze, no z przykrością to trzeba dodać, ale to są fakty, że w tych latach, ten rok i następny, najprawdopodobniej, ten na pewno już. Pieniądze, które w ubiegłych latach wpłynęły nieprawnie na oświatę w powiecie grójeckim, teraz trzeba oddawać. A to jest, proszę państwa, nie 100 tysięcy czy 200, to jest 3 miliony 180 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam. Ministerstwo absolutnie nie rozmawia z nami, bo takie inicjatywy były umorzyć, rozłożyć karę. Nie, wzięliście to, oddajcie. W związku z tym ten rok i najprawdopodobniej następny jeszcze będzie nie tylko, że mniejszy w stosunku do ubiegłych lat, ale jeśli z tych mniejszych pieniędzy trzeba będzie oddać, co to kiedyś nieprawnie wpłynął na dochód, to pojawi. Wiem, że to jest przykład. Natomiast prawda jest też taka. Widzą państwo, że jest dwa obozy, prawda? I pewnie państwo się orientują w sytuacji politycznej. Ta polityka, która no niestety, przykro, że ona zeszła tak nisko. I są różne formy zachowania każdego z nas. Także moja, ta masz prosty, kolegów z drugiej strony, że tak powiem. Ale z jednymi osobami można rozmawiać w sposób kulturalny, tak jak w tej chwili z państwem. Natomiast z innymi jest to trudne. A to z kolei tworzy atmosferę i wywołuje emocje. I to jest najgorsza rzecz. Najgorsza sytuacja, jeśli byśmy rozmawiali emocjonalnie. No nasza decyzja jest akurat, znaczy nasza. Decyzja zarządu do tej pory, prawda, starosty jest akurat taka, która państwa nie satysfakcjonuje. Ale dobrze rozmawiamy. Czy ona ulegnie zmianie? Nie wiem. Nie wiem, naprawdę. Możemy o tym dyskutować. Tylko, że proszę państwa, no liczmy się z tym, tworząc liceum w Belsku, możemy w następnym roku, czy dwa lata później, rozłożyć któreś z naszych szkół. Średni liceum czy. Także no jest to ryzyko dla państwa, bo państwo nam też nie zagwarantują, że w przyszłym roku czy za dwa lata będziecie mieli taki nabór, że jest wszystko ok. Czy jesteście państwo nam to zagwarantować? Także proszę państwa, no, sytuacja jest trudna i dla was, i dla nas. Stoimy po przeciwnych stronach. Z tego decyzja jakaś musi zapaść. Na dzień dzisiejszy decyzja starosty i zarządu jest taka, jaką państwo otrzymaliście. Gdybym ja proponował, może nie chciałbym tutaj państwu odbierać głosu, ale być może, chociaż kolega, przepraszam, pan radny Fitz chciał jeszcze zabrać głos, więc nie będę do tego odbierał, bo tutaj będę decyzji przewodniczącego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Fitz. Panie radny Szybowski, to za panie prawdę mówisz, a przede wszystkim to jest to, że ja nie dbam o placówki na podległość. Wiesz doskonale, panie radny Ścisłowski, że jesteś gospodarzem powiatu grójeckiego, dwutysięcznego, dużego, pięknego powiatu. Dla mnie przynajmniej ważne są mi przedszkola, ważne są mi drogi, ważna jest komunikacja miejska, ważne są szkoły podstawowe. Wszystko to, co się dzieje na tym terenie, na tej małej ojczyźnie pięknej. A dla pana wybiórczo, tylko pan patrzysz na swój czubek nosa. Z tego wynika. Teraz skąd wziąć pieniądze? A w ten sposób można wziąć, tak jak w Nowym Mieście. Panie radny Ścisłowski, oddałeś pan liceum, daj na to, od włodarza Nowego Miasta, burmistrza i dokłada te 600 tysięcy czy 800, nie wiem ile. I po prostu w Nowym Mieście jest liceum pod gospodarzem, burmistrzem Nowego Miasta. Tak samo i tutaj, no jeżeli daj na to pójdzie pod wójta, i ten usuwanie będzie od wójta, czyli jakiś to problem z pieniędzmi. Nie będzie pan dokładał. Tak to wiadomo, że dokładaliśmy do Nowego Miasta 600-700 tysięcy rocznie, a może wcześniej, w wcześniejszych latach i więcej. No moim zdaniem finansowanie jest tutaj przez wójta, bo gmina jest bogata, jakby nie było. Wiadomo, że odprowadza Janosikowe i stać ją na to. No jeżeli stać, to dajmy im.
umożliwmy to, żeby powstało dla tych dzieci, po prostu, żeby bliżej miałem do szkoły, żeby, bo władze infrastrukturalną mają wspaniałą. Niech to funkcjonuje, no ludzie chcą, jak ja żyję. Ten wspomniany suweren, bo zawsze odwoływanie jest rządu, że bo suweren chce, bo suweren chce. Tutaj suweren w całości chce, można powiedzieć, stuprocentowo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałbym tylko, jeśli można, na gorąco. Panie Radny Fiks, proszę powiedzieć, czy muzeum, czy liceum w Nowym Mieście funkcjonowało od już lat, czy zostało utworzone jako nowe, bo to jest dla mnie bardzo zasadnicze pytanie. Funkcjonowało, tak jak zostało przekazane burmistrzowi? Czy zostało utworzone nowe? Ale proszę mi odpowiedzieć, czy funkcjonowało, czy nowe powstało? Przekazywaliśmy. Czyli ono było, prawda? Przekazywaliśmy. A fizyczny, także samo. Także samo funkcjonowało. Ale proszę mi odpowiedzieć na pytanie, czy ma nowa utworzona placówka, czy ona funkcjonowała, zmieniła, że tak nie jest? Ona została przekazana, ale teraz jeżeli ma się do tej pory, to ja powiem o oświadczeniu. Ale jest to nowo utworzona jednostka. Ale jest pan starosta i pan robi się dalej. To ja prosiłbym o tak dużo rozluźnienie, rozpoczniemy sesję o te, że tak powiem, konkretne, kończące, że tak powiem, jakieś wnioski kończące. Szanowni Państwo, nabieram do wypowiedzi mojego przedmówcy radnego Fiksa się nie odnosić, ponieważ z jego braku kultury wynika jego postawa. Tylko chciałem powiedzieć, że jeszcze mamy pani Fiks jeden sposób na zarządzanie oświatą. Wyłudzić pieniądze z ministerstwa, o czym podkreślał pan Czerwiński w swojej wypowiedzi. Tak jak mówię, 3 200 000, tak jak żeście to właśnie wyłudzili, a dziś my musimy te 3 miliony zwracać. Gdybyśmy może nie musieli tego 3 milionów zwracać, być może nie byłoby dyskusji na temat, ile stracimy jeszcze na utworzenie kolejnego liceum. I proszę o tym dokładnie mówić. Nie było zgody na utworzenie liceum w Nowym Mieście. Nowe Miasto funkcjonowało i ciekawy jestem, jak pan pojedzie do Nowego Miasta, co pan tam będzie opowiadał tym ludziom z Nowego Miasta, jak pan broni tego liceum w Nowym Mieście. Dziękuję. Szanowny panie starosto, może zacznę od końca, bo pan sam to wywołał. Skoro jest ustalony winny, że ktoś wyłudził, a wyłudzenie to jest przestępstwo. W związku z tym, co zrobił zarząd w tym kierunku? Jeżeli stwierdziliście wyłudzenie, próbę wyłudzenia i tak dalej, trzeba powiadomić odpowiednie organy ścigania. Koniec kropka, a nie chełpić się tutaj na tym i powiedzmy argumentować wszystkie rzeczy, których nie chcecie robić, tym, że akurat musicie oddać subwencję. Bo podobnej sprawie jest podobno 150 powiatów w Polsce. To nie był jeden, bo jak gdyby to był jeden, to byłby czym karalszy. Następna rzecz. Pan starosta był łaskaw powiedzieć, że mogła być inicjatywa uchwałodawcza grupy radnych bądź szefów klubów. Otóż jako szef klubu nie zostałem poinformowany, że takie pismo do zarządu wpłynęło. Dowiedziałem się dopiero o całej sprawie w momencie, jak odebrałem skargę pana wójta Belska na działania starostki. Wcześniej nie wiedziałem, może tutaj inni koledzy szefowie klubu powiedzą. Ja rozumiem, że szacowny zarząd i rządząca większość wie, bo wy macie dostęp do informacji. My tych informacji nie mieliśmy, więc żadną inicjatywą uchwałodawczą nie mogliśmy wystąpić. Następna rzecz. Pan starosta tutaj cały czas twierdzi o tym, nasze dzieci, nasze szkoły i tak dalej. Nie pamiętam, kto to powiedział, ale wszystkie dzieci są nasze, wszystkie szkoły są nasze. Wszystkie. Także czy ta, jeżeli będzie nowo utworzona szkoła, ten liceum w Belsku, to też będzie nasze. A finansowanie bardzo prosto, przecież pieniądz jest za uczniem, na razie póki co chyba się zmieni. Więc będzie subwencja, a subwencję nie trzeba wzbogacić, ponieważ bogaty samorząd, pan przewodniczący tutaj jest, prawdopodobnie wójt deklarował, że spoboże albo będzie organem prowadzącym, więc ja bym się w tym momencie nie martwił. Natomiast nie wyrażając zgody, że tak powiem, uniemożliwiamy rozwój gminy Belsk, dlatego że to jest jedna z niewielu gmin, gdzie przerasta rzeźba ludności.
i to zdecydowanie. I tutaj kolega Wójt powiedział o tym Janosikowej. Jedna chyba wydaje się, że z wojewody Radomskiej, która właśnie Janosikowa, więc w rozmowie z wójtem z Bęcka to jest powiedziane, że słuchaj, no ja mam pieniędzy, bo nie wiem na co wydać, że mi tylko po prawo pozwoliło. Więc dajmy tą możliwość. A czasowny zarząd postępuje w ten sposób. Mamo, ja chcę iść na dyskotekę. Nie idź, bo twoja brzydka siostra nie będzie miała szans wyjść za mąż. Tak to robicie. Dziękuję bardzo. Panie radny Darek, pan się skupia na sesji, a nie pan lata z tymi zniczami podpala pan starostwo. Na poprzedniej sesji omawialiśmy dokładnie sprawę liceum w Polsku Dużym, gdyż większość z tych państwa była. Mógł pan złożyć na tej sesji już wniosek o uchwałę. Dlaczego pan tego nie zrobił? A pan mówi, że pan nic nie wiedział. Także to takie lekkie sprostowanie dla przypomnienia, że pan wiedział, że taką inicjatywę mógł pan złożyć. Proszę się wczytać w regulamin do statutu i nikt panu nie zabrania tego zrobić. Natomiast pani dyrektor, ja proszę nie pani powołać. Z pani słów wynika tak, że ktoś się pani zapytał. Oczywiście to pani mówi przestrzeń dla wielości, więc nie ma odpowiedzialnego, znaczy odpowiedzialnego tego człowieka, kto panią szukał. Przecież wy wprowadzaliście tą waszą walkę o liceum dzieci. Ja widziałem na Facebooku, miały karteczki przed sobą, nie wiem, dla liceum, Belsku, czy coś w sensie było napisane. Dlaczego się zasługujecie dzieci? To pani z pedagogiem i pani tak robi właśnie. No ktoś to wymyśli, tak? Nie pani, to pani nauczycielce. Otóż tak, ja jestem z gminy Grójec, z tym radnym. I powiem pani krótko, pani, można mówić to bardziej kurtuazyjnie, oględnie. No nie, jestem przeciwko temu liceum, dlatego że to jest tylko i wyłącznie chęć swojej ambicji, pani ambicji, żeby zostać tym dyrektorem. Ja wywnioskowałem go ze spotkania, nie z dzisiejszego, bo dzisiejszego, ze spotkania z zarządem. Pani jest najlepsza, nauczyciele w Belsku są najlepsi. Uczcie w podstawówce, bo macie takie możliwości. Jest, będzie 7-8 klasa. Dlaczego nie chcecie uczyć w podstawówce? To to dyskonto dla was jest? No nie, niech was bój w głonie. Będzie pani uczyła to, co pani najlepiej potrafi. W Lejczynie jest szkoła bardzo dobra, w Belsku. Korona pani wpadnie z głowy? No nie. W ostateczności, jak tak bardzo chce się szkoły, to przecież nie musicie się nadpytać. Społeczną szkołę zauważyłem. To, co pan dyrektor Krawczyk proponował, to się ogromnie obniżyliście. Jak to społeczną szkołę? No i o co chodzi? Ja nie pozwolę na to, żeby w moich szkołach grójeckich tracili pracę nauczyciela, dlatego że pani ma rację do tego dyrektora. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, my ja bym prosił panią dyrektor Kuszkowski o dwa słowa i na tym kończymy dyskusję. Dziękuję panie przewodniczący bardzo za udzielenie głosu. Nie będę się odnosić do insynuacji pana starosty. Ja na tym poziomie nie umiem rozmawiać. Ja i moja kadra, my jesteśmy przyzwyczajeni do wysokiej kultury. I my na tym etapie chcemy rozmawiać bez osobistych wycieczek. Proszę państwa, powiedział ktoś tutaj o liceum w Nowym Mieście, że ono było, a Belska nie ma. Belsk jest. Gimnazjum jest 18 lat. Bardzo dobre gimnazjum w kraju, w delegaturze Radom w powiecie grójeckim. Panie starosto, panie przewodniczący, proszę państwa, w tym roku dwoje laureatów z języka polskiego, z Belska, z matematyki, Belsk duży. 7 stypendium w ubiegłym roku Urzędu Marszałkowskiego, w tym razie 8, Belsk duży. Tego nie mają inne szkoły, ma gimnazjum, ono istnieje i my nie jesteśmy nagle nie wiadomo skąd i chcemy liceum. My chcemy przekształcić liceum. Ustawa wprowadzająca menu daje nam taką możliwość i my z tego chcemy skorzystać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję za tej Szanowny Panie Starosto,
Szkoły Talentów, bo żadna w powiecie nie posiada, to jest jedno. I drugie, jeszcze chciałam tylko zdanie powiedzieć, że starostą się bywa, a człowiekiem się jest. Dziękuję.